Tak, moi drodzy. Witam was ponownie w Wiedźminie jedynce. Standardowo. Halo, mogę wybrać? Muszę przytrzymać Shift, serio? No, czekajcie. Wybrać sobie laboratorium Wiedźminów. Autozapis. I możemy zaczynać wczytywanie. Nie widzicie, ponieważ mam za mały monitor. Mogę wam czytać, gdzie jest Laboratorium Wiedźminów. Dobra, wracamy ponownie. O, to jest cutscenka to. Zapominam. To pewnie krótkie zdjęcie. Czekajcie, coś wybrałem. Bywaj. Dobra. Także jestem ponownie, jestem idiotą, nie zapisałem, ale to. Dobra, mamy szafkę. Weźmy sobie to. Zadanie uaktualnione, obrona Kermorem. Też kiedyś leżałem na tym stole. Dobra. Czyli to jest chyba ten stół do mutacji. Przez chwilę akurat oglądałem serial Wiedźmina i to tam. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. No. To jest ten stół do mutacji, to jest Leon niestety. Nasz biedny Leon. Gdzie nie powinienem po nim biegać? I śpiewam z Desymirem. Tak? Aha, dobra, otrzymam nowy talent. Nie, co zrobiłem? Nie, chyba nie medytowałem. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci. Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dobra. No to już jesteśmy. Mamy iść do Lamberta. Nawiązanie eliksir dla Triss. Ja tutaj mam prosto wyjście. I opuszczamy Kaer Morhen. Okej. Okay. Wnętrze Kaer Morhen, to chyba będzie jakaś kastenka. Wnętrze Kaer Morhen? No, że tam światło jakieś dziwne padało. Nie mam pojęcia. Ale w każdym razie skończyliśmy na tym, co było przed odcinkiem. Po prostu zapomniałem zapisać. Uczymy to już teraz. Zapiszmy grę tutaj na tym autozapisie. Bo naprawdę nie chcę. Nie chcę potem sytuacji. Okej, okay, jest Lambert. No i się trzymam. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Dobra. Jeśli nie widzicie. Czekajcie. Dobra. Mam takie opcje.
Mogę tak powiedzieć. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć calcium equum. Gdzie znajdę alkohol? Dobra, to dajmy tak. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni, na pierwszym piętrze, w skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Dobra. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. No to jest właśnie... Lambert, takie opanowanie nowego, dobra. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć calcium equum? W pokoju wieczornym. W skrzyni. Dobra. Bywaj. I czekajcie, już sobie... Muszę sobie wziąć i przerzucić obraz. Tak, żeby było widać pasek życia, bo to jest... Naprawdę słabe, żebym inaczej nagrywał, a... Niestety, jak ma się nieproporcjonalny monitor. To tak jest. Dobra. W skrzyni w pokoju wieczornym. Więc zbroja... Jestem pełna zbroi. I tego wszystkiego. Drzwi na dziedzinie są tutaj. Zdaje się, że wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. Aha, tu... Tak. W sumie tak. Dobra, to jest Lambert. Mogę z nim porozmawiać? Witaj, witaj ponownie. Bywaj. To wszystko. Zdaje się, że wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. No, to jest dużo tych malunków. Tak w ogóle lepiej nie widzę. Prostego ludu. Inspirujące. No to spoko, dobra. Czy na górę dam radę przejść? Nie dam rady. I pewnie muszę wyjść na dziedziniec. Na to by... Chyba, że tędy. Nisko. A dobra. To muszę obejść z drugiej strony. Weźmy sobie kurczaka. Już bierzemy to, bierzemy wszystko. Palenisko. Dobra, czekajcie, muszę głośniej mówić, bo to jest stary kredens. O! I tu mam jakieś itemki. Czekajcie, tylko pytanie, czy to jest jak z tych wszystkich starych RPG. O ty. Niedobitek pierwszy. No. A to w tyle w temacie. Zastanawiam się, czy to jest jakiś, czy to jest tak jak w tych wszystkich starych RPG-ach, czyli standardowo... Okej. Po prostu mogę ich tak zabijać, to coś jest spoko. Co są? Złoto, no to oreny. Jest właśnie taka waluta. Typowa wiedźmińska, tutaj pierwsze piętro. Weźmy na pierwsze piętro. Nie wiem, na którym to było, ale jak już sobie pójdziemy w eksplor, to... Przeczekajmy wszystkie. No, to... Tak, to jest pokój. Wyjście, oszukaliście mnie, chamy. Będzie tak. Ja jest sypek. Dobra. Dobra, może jak po prostu powalę ardem. Musicie ustawić w jednej linii, a ja muszę arda załadować. Kwicał jak
O nie, trzeci wylew, super. Czwarty! Co? No, idź. A to jakieś te... What the fuck? Ile was tu jest? Dobra, jeden dead now. Zauważyłem, że on takie... nie wiem, czy mają opóźnienie w filmach, to ja po prostu tak mówię z takim lekkim opóźnieniem. No, zjedniesz dzisiaj. Dobra, ten... Padniesz? Nie padniesz. Ile tu mile... O Jezu, ile ci HP. To jest chyba najlepszy tryk na bandytów. O nie! Nie padłeś jednym. Dobra, tego lubiłem. To jest chyba najlepsza taktyka po raz na tych bandytów. Pięknie, art! O Jezu, zarobię się. Art i już ich nie ma, dobra, poz. Pewnie, chyba nikogo nie ma. Dziękować za oreny. A dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, bo się kłotny zrobiłem. Nie, dobra. Może mi nie będzie jakoś... Bo się burczało w brzuchu czy coś. Jak przerwać nagrywanie z powodu burczenia w brzuchu. Tego jeszcze chyba na polskim nic nie było. Chyba. O, i tu znajdę alkohol, tak? Jej, nie znany eliksir? Weźmy co tu. Wypiłbym go, ale coś czuję, że to właśnie chodziło. To może być ten pokój gościnny, chociaż tu nie ma zbroi. To chyba nie jest zbroja. To jest jakiś płaszcz. Bo jakiś. Kowalski, tak? Chyba tak coś innego. Jakieś notatki są? Komoda. Woda w butelce. Czyli w sumie wydaje mi się, że tutaj za niedługo sobie sam zrobię ten eliksir. Tutaj będę miał to wszystko. Beczka. O, i tu jest spoko, bo tu w każdej... To jest spoko, bo tu prawie w każdym jest coś. Będę jak było w Wiedźminie Trójce, ale okej. Okay. To jest... Kamień szlifierski, o! To będzie dobre, bo sobie będziemy mogli ulepszyć nasz mieczyk. Który pewnie na dłuższą metę będzie dość słaby, no bo nie ukrywajmy, no. Te miecze nie są może najlepsze, jakie tylko być. Okej. Okay. A nie, dobra, myślę, że katastenka. Alkohol! Jej! Super alkohol. No to jakiś parawan. Do przebierania się, łóżko wiedźmińskie. Szczerze, to może być pokój Triss. Chyba to będzie ten pokój Triss. To jest chyba ten pokój z Wiedźmina Trójki, mi się wydaje. Ten, co na samym wstępie był. Tylko balkon potem wyrobili. Dobra. Dopójdźmy sobie jeszcze w Explore. Trochę. Sparter. Czekajcie chwilę. Muszę Facebooka wyciszyć. O, jest. Jest przeciwnik. Nie kuźwa, nie trafię się. Nie zamierzam się nawet, żeby chcę on taskać. Cyk. Już ci nie ma. Wiem, że tam może te walki nie są jakieś ekscytujące czy coś, ale... Szczerze chcę to zrobić w te 10-15 minut, żeby odcinek był taki, że nie muszę go ciachać co 3 minuty, bo się napieprzam z jakimś typkiem. Pół godziny. No nie, super, jeszcze mam interesację.
Czyli na pierwszym stypkiem 40 minut. Co zrobić sobie na spokojnie 20-30 minut. Chcę tę lokalizację przejść na spokojnie, porozmawiać z wami. Nie tego typu rzeczy. Jeśli patrzcie, jeśli to byłby Wiedźmin Trójka, byś tak mogło się skoczyć i się zabiło. W sumie może dobrze, że to nie jest Wiedźmin Trójka. Nie, chyba idziemy na parter. Czyli w sumie ja to widziałem. Nie, tutaj są zabrane schody. Czyli chyba w sumie wszystko. Nie, czekajcie, jeszcze jedno miejsce spotkam. Wybaczcie mi, że tak strasznie ten. To było tu? Nie tu. Że tak strasznie ten wszystko eksploruje, ale po prostu chcę wycisnąć z tej gry wszystko. Chciałem w ogóle wybić mi na trójkę tak grać, wszystkie questy robić, to wszystko. Nie wiem, ile mi to nie zajęło, na pewno. Jest skrzynka. Uuu, toporek! Najsik. O, widzicie, dobrze tu poszedłem. Czekajcie chwilę. Muszę coś sprawdzić. Ile ten taki toporek? Obrażenia od 5 do 15. Obrażenia minus... Co? A, bo to zardzewiały miecz, dobra. Zobaczymy, jak z tym będę walczył. Obrażenia minus 30. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. A, to jest chyba ten kufer, o którym mówił Lambert. Biała mewa. To... O, patrzcie. Gdzie jest ten topór? Gdzie jest ten mój topór, halo? Bez jaja, ja tu miałem topór przed chwilą. Ja miałem topór w tym miejscu. Serio? Zgubiłem topór? Nie. Zgubiłem topór. A. I tego nie mogę wziąć, czy coś? Aha, sobie... Brak miejsca w ekwipunku. Ole, zarąbiste! To jest zarąbista opcja. Dobra. Może nie będę dla tego. Dobra. Z tych skrzyniach już brałem. Tak, to był ten pokój gościnny, była tam biała mewa. Oczywiście teraz wszyscy mi są sypis. Wejdźcie tu. Nic nie ma, nic zrobię. Dobra. O, komoda. Woda w butelce. No, ale spoko, będziemy mieli napój. Prawdopodobnie tymi będę mógł sobie regenerować HP. Bo nie widzę innego zastosowania, skoro tak było w innych Wiedźminach, to pewnie, znaczy grałem tylko w trójkę, to pewnie będzie tak samo w jedynce. Okej, okay, czyli pewnie miecze będę wyciągał tylko w walce. Nie, mój monitor, monitorze, proszę, nie rób mi tego. Proszę ciebie. Bądź monitorem dobrym. Byłem wam z takich szczątków, to... Co? I tego było więcej. What the fuck? Nie, czekajcie. Zapomniałem, jeszcze jedno miejsce. Tam, pamiętacie, tam były takie schody? Gdzie one były? I tak chodziło, szło pomieszczenie, tam były takie schody. Schody tam, tam gdzie poszliśmy do tego właśnie pokoju. O, to jest było, o. Właśnie, to jest to. Aha. To jest to.
To tak. Tak spoko bym powiedział, ja bym tam przeskoczyłbym tam po prostu, ale... Ale może nie psujmy... Nie psujmy pomysłu Redsom. Oni wiedzą co robią na pewno. Oni wiedzą co robią. Pewnie znając się, jeśli by była taka możliwość, ja bym tam skoczył i się zabił, bo to ja. Tak, tu jest jakaś woda. Zalanie. Nie można zanurkować, dobra. Czyli po prostu zalana jest wieża i... I tego mogę nie zauważyć. Dobra. Chyba muzyka Wiedźmińska nie ma jakichś tych... Eskel Lambert, tak Lambert. Witaj ponownie. To się nie powinien zajmować tym? Poczekajcie chwilę. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. To lecimy. Czy to niby jest tak zwane pszczuszy... Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Czekajcie, ja wam muszę to pokazać. Czekajcie. Zasłownie kilka. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Okej, czyli alkohol? Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się paprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Bo się może myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Okay. Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel. Straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Tu jest bardzo, bardzo wielkie nawiązanie. To cała historia, to była o Noblu. Zapytacie się pewnie, przynajmniej nie wszyscy, ale zapytacie się pewnie, co do tego jest Nobel. Nobel wymyślił dynamit. Jako pierwszy wymyślił dynamit. To jest dokładnie opisane, tylko nie wiem jak na imię, ale w każdym bądź razie on właśnie potem ufundował Nagrodę Nobla, żeby była przyznawana tym ludziom, którzy pomagają innym. I właśnie, no. Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W
połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. Rozumiem, a drugi etap? A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o śniegowej królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4 na 10. Dobra. To właśnie też jest zadziwiające, czemu Lambert. Bo efektem mutacji są m.in. białe włosy i na przykład Lambert ich nie ma. Ostra selekcja. Powiedz o. Nie, sorry, to jest Eskel. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. Dobra, powiedz mi o próbach. Okay. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty, dziki, urywany tryl, szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne, chociaż nie zawsze jest ich tak dużo, nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Okej. Okay. Chyba wszystko się dowiedzieliśmy, więc... Możemy powiedzieć najbardziej rozchwytywane słowo z Wiedźmina, czyli bywaj. I pasowałoby powoli kończyć, ale jeszcze tak, jeszcze porównamy z Wesemirem i dokończmy ten eliksir. Ach, ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu, ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem, nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Dobra. Odpocznij chwilę, jeśli przygotowujesz coś, nie? Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Dobra. Czyli tak. Dostaliśmy jaskółcze ziele od tego i mamy iść na dziedziniec, czyli dziedziniec jest prawdopodobnie tu, tak? Tak. Chyba skończymy ten eliksir i wydaje mi się, że powoli będę kończył, bo już półgodzinny odcinek. Tylko strasznie ten. Mam większy przyrost subskrypcji niż normalnie. Nie wiem, czy to... O, przepraszam. Tak. A, tak jakoś. Muszę wziąć i ustawić sobie. Monitor? Monitor. Nie wiem, czy to żyć, ale mój komputer jest po prostu przegrzany. Jest to wszystko. I poszukam przerazy. Tak, ona leży tutaj. Musiałem to zrobić, po prostu musiałem. Dobra. O, no szybkie usurowanie. Oko przerazy, pazur przerazy. No.
Dobra, medytację, czyli chodźmy tak. Chodźmy do ogniska, bo tam mówił właśnie. Czyli pewnie będę mógł medytować tylko przy ogniskach. To w sumie jest rozsądna opcja. Chyba w Titan Questie jeszcze było, nie wiem, czy ktoś kojarzy. W Titan Questie właśnie było, że się medytowało tylko przy... że się zapisywało chyba tylko... tylko przy studzienkach. Przynajmniej do południa, bo nie do rana. To będzie chyba jedyny odcinek, z którego nie będę musiał nic wyrzucać. Czemu? Waha się ten. A, dobra. Sorry, was kabel zahaczył i tak się po prostu bugował. Dobra, i jest weseli. Tak? Tanie, jeśli pomylę składniki. Będziesz musiał znaleźć nowe. Skąd je wezmę? Po pazur i jaskółcze ziele zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić, to nie jest trudne. Dobra. Gdzie się podzieli Lambert i Eskel? Lambert poszedł do biblioteki, a Eskel zaniósł Triss do pokoju. Obaj są teraz na górze. Mam już wszystkie składniki do przyrządzenia eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Dobra. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę... nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermorem, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Okej. Okay. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Dobra. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Dobra, już ty. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał i szczuł tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny, przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku, popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę, kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. O, faktycznie. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Jeszcze nic. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas.
Mam pewnie tak dobra tutaj. Czekajcie. Nie byli na piętrze, co nie? Nie byli na piętrze. No tak, zapomniałem. Czekaj, nie byli na piętrze, czy w laboratorium, mówię w szczerze, co? Ale to zdarzenie, kurwa. To nic szczególnego. Gdzie to jest? Czekaj, gdzie to było wyjść na piętro? Że przechodziło. To się, a faktycznie coś przechodziło przez kuchnię. Ej, głupie. Chyba tutaj? Dobra. Jest Lambert. Albo Eskę. Ale chyba Lambert. Eskę. Dobra. W czym mogę ci pomóc? Dobra, to nie. Sorry, to był Esk. To Esk mi nie jest potrzebny, bo to jest to samo, co mówił pokój wieczorny. Muszę uczynić czegoś? Wiesz, okej. No, poszedł do biblioteki, tak? Ale gdzie to nie wiem. To chyba będzie jakieś przyspieszenie czy coś, bo trochę pewnie tego ich będę szukał, no to tak. Czekajcie chwilę. O nie, dobra, albo nie. Albo jednak nie będzie. Jest. Lambert. Witaj ponownie. O to, no, nawet widać. Co sądzisz o bandytach? To byli jacyś amatorzy. Gdyby nie wsparcie maga i przerazy, załatwilibyśmy ich z zawiązanymi oczami. Jednak mieli maga i przerazę. Zabili Leo i okradli nas. Masz rację, wilku. To poważna sprawa. Musimy ich dopaść za wszelką cenę. No. Leo powiedział, że prawie cię pokonał. Kiedy nadeszła ta piekielna burza, ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu. W pewnym momencie tak mi szarpnęło medalionem, że prawie spadłem. Smarkacz to wykorzystał. Miał potencjał. Potem zjawiła się Marigold, cała roztrzęsiona. Bredziła, że mamy iść śladami Gonu, że to ważne i tym podobne. Wesemir się zgodził. Zawsze miał do niej słabość. Resztę znasz. Nie lubisz Triss? Za bardzo zadziera nosa. Gonu? Dzikiego Gonu? Opowiedz o stylach walki. Istnieją trzy style tradycyjnej szermierki oraz ich odpowiedniki opracowane specjalnie na potrzeby walki z potworami. Okej. Powiedz więcej o tradycyjnej szermierce. Kaer Morhen to szkoła wilka. Staruszek Wesemir zawsze chciał, żebyśmy zostali nie tyle magami, co przede wszystkim wojownikami. Chociaż znaków też się uczymy. No ale do rzeczy. Istnieją trzy style walki, którymi posługują się wiedźmini. Addan Enie, czyli ognisty tancerz. Dla uproszczenia nazywamy go stylem szybkim. Wiroledański Nevdefejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Styl grupowy. Powiedz o wiroledańskim. Jego nazwa w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy dziewięć słonecznych mieczy. Został opracowany przez fechmistrzów z Wiroledo i miał służyć do walki z wieloma przeciwnikami naraz. Główny nacisk kładzie na skomplikowane systemy cięć.
Podobno mistrzowie tego stylu potrafią skutecznie walczyć nawet z 9 przeciwnikami. Wiroledański Nef de Fejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Aha, czyli to będzie ten... Ogromisty tancerz, brzmi ciekawie. Stworzył go legendarny elf i szermierz poeta Nissail. System kroków i cięć oparty jest na obserwacji dzikich kotów, szczególnie ocelotów używanych przez elfich władców jako ochrona pałacowa. Ten styl zakłada maksymalne wykorzystanie szybkości i zwinności kosztem siły uderzenia. Ognisty tancerz nie daje przeciwnikowi czasu na zadanie ciosu. Jak pisał Nissail, szermierz idealny jest płomieniem. Nie można zranić płomienia, a każde jego dotknięcie zadaje rany. To styl bardzo popularny wśród elfiej arystokracji. Wiroledański Nef de Fejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. I to jest ten powrót właśnie do tego. Styl silny. Jezus. Właśnie to pewnie będzie. Temerski diabeł brzmi swojsko. Nie będę ukrywał, nie ma tu żadnej filozofii i poetyckich porównań. Wymyślili go temerscy landsknechci, a to proste chłopy. Najlepiej sprawdza się w walce z ciężkimi, opancerzonymi przeciwnikami. Wiroledański Nef de Fejne Gledyw, tak. Czyli styl grupowy. Styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Dobra, zmieńmy temat. Jak chcesz. Bywaj. Czekajcie, czyli w sumie... Zróbmy tutaj już. Ja to mam przy ognisku zrobić. W sumie miało sens. To jest to miało duży sens. Nie, ja tak trochę muszę pociąć, bo 43 minuty to... No faktycznie mało tu nie jest. Czekajcie, wymedytuję i teraz powinienem zrobić. O Jezu, mój komputer jak buczy. Nie. Nie muszę go zaraz kończyć. Czekajcie, muszę zaraz... I teraz jak mam zrobić ten elixir? Może Wesemir mi to może zrobić. Wesemir, chodź tu. Tak? Mam już wszystkie składniki do przyrządzenia eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Odpocz. Eliksir według receptury. Gdzie mam recepturę? Że to gdzieś tu będzie. Kamień szlifierski. Naprawdę nie masz z ręce w tym celu. A, dobra. Składniki receptury, no. Czekajcie, nie wiem. Składniki mam.
Słuchajcie, teraz jest taka sprawa, że ja biorę i kończę i ewentualnie na końcu filmu jeszcze będzie pokazane jak ten, jak właśnie jeszcze robię ten eliksir, albo po prostu już będzie zakończenie i trzymajcie się, cześć.